To jest mój pierwszy vlog. Czy wiesz skąd się bierze groszek konserwowy? No, na przykład, może z pola. Na polu ktoś zasadzi ten groszek, a później ktoś go musi zebrać. Na przykład taki duży kombajn, który jest obsługiwany przez dwa, dwóch pracowników. Bardzo niewdzięczna praca, jak mi się wydaje. Jedziesz w pełnym słońcu i. Taki pracownik, jeden kieruje, ciekawe nawet jak to jest, bo komba niedzie cał, całkiem prosto, a drugi siedzi na górze i coś tam przebiera, siedzi w pełnym słońcu. W tym roku mamy taką jesień, że w zasadzie można powiedzieć, że to jest lato, chociaż z jednej strony można powiedzieć, że dobrze, że facetowi się nie leje na łeb, tylko wykorzystują pogodę i dlatego właśnie zbierają w tym okresie ten groszek. W dniu, w którym nagrywałem do, z drona, jak, się, jak wygląda zbiór tego groszku, było ponad 25 stopni Celsjusza i strasznie duże słońce. To był 29 wrzesień roku 2023. W tym roku jest wyjątkowe, wyjątkowo chłodne i deszczowe lato, ale za to była bardzo pogodna jesień, i kto by się spodziewał Jakaś dziwna anomalia pogodowa. A tutaj jeszcze proszę, ładne okolice dookoła stawy, stawy rybne, y, oczywiście wielkie pole tego groszku. Zbiór trwał, przez, zbiór trwał przez kilka dni. Na horyzoncie widać jeszcze sam, poruszające się samochody z autostrady A2 wschód-zachód. Autostrada biegnie od granicy. Zachodniej Polski do granicy wschodniej. Oczywiście też jedzie w stronę Warszawy. Także dziękuję, że obejrzałeś i wysłuchałeś mnie do końca. Zostaw suba i skomentuj.